Siema wszystkim, z tej strony Grasz, dzień 2 witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. E, witam was w, w kolejnym filmiku tak naprawdę taki informacyjnym, ponieważ dzisiaj chciałem poruszyć kilka kwestii. E, I tak, zdaję sobie sprawę, że długo mnie nie było na tym YouTubie, bo ostatni filmik jaki wrzuciłem to było pół roku temu. I to też taki e, informacyjny. E, e, natomiast taki odcinek z głównej serii wstawiłem ponad rok temu, także ta przerwa była, była bardzo konkretna. No, przez ostatni rok, tak naprawdę, na moim, kanale, na moim kanale się nic nie działo. Natomiast w moim życiu się bardzo dużo działo przez ten ostatni rok, i myślę, że ten temat jest na oddzielny odcinek. Więc, jeśli byście chcieli, żebym wam nagrał taki odcinek, opowiadając, co się działo przez ostatni rok. To dajcie po prostu znać w komentarzu, a ja z miłą chęcią się po prostu tym podzielę. Ostatnio właśnie się nauczyłem takiej zasady, bo ostatnio filmik wstawiłem coś w tytule, że Metin 2 to już przeszłość i tak dalej. Natomiast teraz ostatnio się właśnie nauczyłem takiego przysłowia nasze znaczy przysłowia takiej zasady że nigdy nie mów nigdy, bo. Różnie to w życiu może być, i to, tak samo ja dzisiaj, teraz nagrywając to, biję się w pierś i chcę do tego Metina powrócić. Natomiast widzowie nie zrozumcie mnie źle, na PLA już nie powrócę. I tutaj jest dokładnie taka sama zasada: nigdy nie mów nigdy, natomiast na razie nie mam, nie mam wystarczającej ilości czasu, żeby wrócić na PLA oraz pieniędzy. No wiadomo, sytuacja w kraju wygląda tak, a nie inaczej. I tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego punktu, czyli, że znalazłem sobie pewną alternatywę, jeśli chodzi o Pela. No i stwierdziłem, że zagram sobie na jakimś fajnym, prywatnym serwerze. Już nawet sobie wybrałem taki prywatny serwer, który jest bardzo podobny do właśnie do PLA, pod względem w sumie rozbudowy serwera, rozgrywki ilością dungeonów, także chyba, może część osób wie, może nie, ale chodzi mi tutaj o Nerwie 2 bo grałem na wszystkich odsłonach i ten serwer mi po prostu bardzo siedzi a nie ma teraz na rynku chyba żadnego takiego hard serwera, który w miarę był gdzieś tam popularny i tak dalej więc stwierdziłem, że dobra, no to czas, przeczas na nerwie, żeby coś tam ponagrywać. Zdaję sobie z tego sprawę, że teraz część osób ode mnie całkowicie już odejdzie, no bo gdzieś tam wywodzę się z tego PL-a. Jestem po prostu, nie wiem, rozpoznawalny troszkę można powiedzieć, że w tym środowisku metinowym, a tu nagle idę na prywatne serwery. No trudno widzowie. Taka jest kolej rzeczy. Stwierdziłem, że skoro mam ten kanał, no to trzeba to jakoś wykorzystać. No, wiadomo, nie chodzi mi też stricte o pieniądze, chociaż to też bo sytuacja w kraju wygląda tak, jak wygląda. Natomiast myślę, że głupio by było nie wykorzystać tego, <coughs> głupio by było nie wykorzystać tego, że, że mam ten kanał i mogę sobie w jakiś sposób dorobić gdzieś na boku właśnie przy nagrywaniu tego metina. Także stwierdzam, że jest dobry pomysł. A poza tym druga strona medalu jest taka, że no chcę się rozwijać w tym internecie. Bo gdzieś tam zainteresowałem się tym kiedyś, zacząłem rzucać te filmiki, bardzo mi się to spodobało. A niestety przez różne sytuacje życiowe musiałem porzucić nagrywanie. A teraz, skoro mam taką możliwość, to chcę po prostu wrócić do tego internetu, bo. Bardzo mi się to spodobało. Chcę się rozwijać w tym kierunku. Nie chcę tak robić tego na odwalsie, tylko porządnie się, tylko porządnie się za to zabrać. I w tym kierunku chcę się po prostu rozwijać. Także nie wiem, nie, nie wiem, co tu jeszcze mam powiedzieć. Nie chcę, żeby ten filmik też trwał. Bóg wie ile, więc chyba słyszymy się w kolejnych odcinkach. Tym razem już z nerwii, także. To było na tyle, dzięki żeś na razie.